Najważniejszą rzeczą, jaką musimy zrobić przed treningiem Nordic Walking, jest rozgrzewka. Rozgrzewkę rozpoczynamy od górnych partii ciała i po kolei idziemy w dół. Pierwszym ćwiczeniem, jakie możemy wykonać, to jest chwytamy kije w połowie. I zaczynamy od luźnych, lecz obszernych wymachów ramion w przód i w tył. Jest to pierwszy element, który później nam się przyda. Bardzo ważną rzeczą jest to, aby łokcie nie chodziły nam, nie zginały się, tylko żeby były wyprostowane. Dobrze. Następnym ćwiczeniem, jakie możemy wykonać, jest wiosłowanie. Chwytamy obydwa kije przed sobą i wiosłujemy jak na kajaku. Robimy to intensywnie, w miarę szybko. Następnym ćwiczeniem, jakie możemy wykonać, nadal trzymamy kije w jednej ręce, tylko obydwa. Przekładamy kije nad głową. W jedną i w drugą stronę. To samo możemy wykonać przed sobą. Czyli przekładamy kijek przed sobą. Następnie przekładamy kijek za sobą i robimy krążenia. Schodzimy w dół, lekko się pochylając i krążymy kijkami między kolanami, wokół kolan. O. To samo ćwiczenie, tylko teraz stajemy w szerszym rozkroku i robimy ósemeczki krążenia kijów między nogami. O, jeszcze raz. Stopy na szerokość barków i krążenia bioder. W jedną stronę, drugą stronę. Następnie łączymy nogi i krążenia kolan z przysiadem delikatnym. Następny ćwiczenie, jaki możemy wykonać, bo jesteśmy prawie na samym dole, został nam staw skokowy. Stawiamy prawą nogę na palcu i robimy krążenia. Jedną nogę rozgrzewamy. Staw skokowy jest bardzo ważny, bo nasze chodzenie właśnie będzie rozpoczynało się od stawu skokowego. I drugą nogę. Rozgrzewka powinna trwać około 10 minut. Od 7 do 12 minut. Każde ćwiczenie wykonujemy, każdy ruch około 15-20 razy. Tak, żebyśmy poczuli, że jesteśmy rozgrzani, nasz organizm jest przygotowany po rozgrzewce do wysiłku fizycznego. Pierwszym ćwiczeniem, jakim wykonamy, kijki trzymamy w połowie i maszerujemy już wydłużonym krokiem, akcentując odpięty przez śródstopie i wybijając się z palców. W następnym ćwiczeniu musimy zapiąć już kijeczki, czyli rękawice zatrzaskujemy w kijach. Po zapięciu bardzo ważną rzeczą jest, aby ręka była w miarę wyprostowana w łokciu, a nadgarstek również prościutko, tak jak idzie ręka. Najczęstszym błędem jest to, że ręka w łokciu jest zginana w ten sposób, albo nadgarstek pracuje w ten sposób do góry i automatycznie kij nam wędruje do przodu. Przy prawidłowym kroku kij wbija się przed nogą zakroczną, czyli utrzymuje taką pozycję ciała. Przy nadgarstku zgiętym automatycznie kij nam idzie do przodu. W tym ćwiczeniu, gdy już mamy zapięte ręce w paski, nie łapiemy rękojeści kijów, luźno trzymamy i maszerujemy do przodu. Ręce minimalnie wędrują do przodu i do tyłu. Naturalny ruch, naturalny chód. Kijków nie wbijamy. W tym ćwiczeniu, jak w poprzednim, nie łapiemy za kij luźno, ale zwiększamy wymachy ramion, wydłużamy krok i próbujemy zahaczyć kijek za sobą, żeby się wbijał w ziemię. Teraz chwytamy już kij i maszerujemy do przodu.
tak jak przed chwilą, zwracamy uwagę przede wszystkim na proste łokcie, żeby nie zginać ich, i na nadgarstek. I maszerujemy do przodu, tak jak przed chwilą, tylko kija trzymamy w ręku. Następnym ćwiczeniem, jakie wykonamy, będzie taki sam chód, tylko że nie odbijamy się na przemian raz prawą, lewą, raz prawą, raz lewą ręką, tylko obiema na raz. W tych ćwiczeniach ćwiczyliśmy przede wszystkim wymach ręki do przodu. Zwracaliśmy uwagę na łokieć, na wydłużony krok. W następnej części poćwiczymy wymach kijka do tyłu, co jest bardzo ważnym, jak nie jednym z najważniejszych elementów podczas prawidłowego chodzenia techniką Nordic Walk. Wciągamy ręce przed siebie, trzymając kijek. I na zmianę puszczamy raz prawy, raz lewy. Staramy się wykonywać to ćwiczenie jak najszybciej i zwalniamy i wolno. Zaciska się również kciuk, nie zapominamy. W ćwiczeniu stajemy w wykroku, lewa noga do przodu, prawa do tyłu. Będziemy ćwiczyli prawą rękę. Na pierwszym ćwiczeniu, jakie spróbujemy, będzie wyciągnięcie ręki do tyłu i utrzymanie kija za sobą. Następnie stoimy w wykroku i ćwiczymy wymachy. Ręka do przodu, tak jak w poprzednich ćwiczeniach, prosta w łokciach, do tyłu, wypuszczamy kij, chwytamy do przodu. W ten sposób. Kij nie wędruje do góry, tylko za siebie. Na początek możemy oglądać się za kijem, żeby zobaczyć, w którym kierunku zmierza. To samo wykonujemy na drugą rękę. Na lewą rękę, prawa noga do przodu, lewa do tyłu. Wykonujemy takie samo ćwiczenie. To samo ćwiczenie robimy tylko obiema rękami. Wymachy do przodu i do tyłu. Po tych wszystkich ćwiczeniach wprowadzających do Nordic Walkingu próbujemy chodzić prawidłową techniką. Wymachem do przodu z prostym łokciem, z wymachem do tyłu z wypuszczeniem kija. Na początku, jeśli nie będzie nam to wychodziło, ćwiczmy raz prawą rękę, raz lewą.